Tak się zastanawiałem, od czego zacząć. Miało być trochę mniej przyjemnie, ale Sławek się wytłumaczył, dlaczego nie chcieli grać wtedy w niedzielę. Powiem tak, papier przyjmie wszystko, a to, co mi pokazał, akurat pokazuje, że on faktycznie chciał grać. Mhm. Ale kilku paczków zdecydowało się pomaruzić. Z jednym z nich spotkamy się za tydzień, więc przygotuję chusteczki specjalnie dla niego. Może przetrze łzy i będzie trochę lepiej. Tak jak pisałem w komentarzach, konsekwencja. Gramy, ustalamy reguły i wtedy wszystko jest ok. A to Damian do ciebie akurat. A jak się wyłamujemy, no to się robi, że tak brzydko powiem, nie powiem co. Stworzył się precedens, Damian już został, że tak powiem, gdzieś tam w cudzysłowie upomniany za swoją działalność na początku. No my lecimy dalej z tym koncem. Zakatarzeni, to jest ostatni odcinek o Mistrzostwach Świata. Długo czekaliśmy, żeby go nagrać, bo czekaliśmy, aż nam te gdzieś emocje opadną. Tytuł tego odcinka to oczywiście nareszcie ta anomalia piłkarska się skończyła. Tak. Bo ja osobiście uważam, że to były jedne z najgorszych mistrzostw, jakie były. Pomijając te wyniki, niespodzianki na boisku i całą tą resztę, w grudniu w piłkę po prostu się nie gra. No sorry, mam inne odczucia. Dłużej, znaczy bardziej czekałem na to, co będzie się działo, wiesz, w turnieju czterech skoczni, niż to, co będzie się działo w kolejnym meczu. Nie, no oczywiście tak, mistrzostwa świata w piłce nożnej nie rozgrywa się w grudniu, to jest absolutnie rzecz niedopuszczalna. Choć jak była taka wypowiedź Dariusza Szpakowskiego, który opowiadał trochę o kulisach, też i o finale, że mówił, że jednak były to mistrzostwa perfekcyjnie zorganizowane, super stadiony, tylko też zadał właśnie pytanie, taka dygresja, po co im to wszystko? Czy to rozbiorą teraz, czy... No nie, no słuchaj, jeden stadion co? Rozbierali jeszcze w trakcie mistrzostw, tak. ten z kontenerów. Nie, no generalnie piłkarsko, wiesz, też się zastanawiałem i też mi pisałem i mówiłem o tym, jak to będzie wyglądać, jeżeli zawodnicy wyrwani z ligowej sieczki takiej, że tak powiem, jak się zaprezentują właśnie na mundialu. I myślę, że pod tym względem poziom sportowy, jeżeli chodzi o kondycję piłkarzy, wytrzymałość, no to myślę, że byli w trakcie sezonu i to zagrało im. Dzięki temu też poziom mistrzostw był naprawdę bardzo, bardzo dobry. Ale okej, bo tu się zapędzimy. Przed chwilą mówiliśmy, że nie podobało się, że to anomalia piłkarska, tu będziemy chwalić. Ja powiem tak, trzeba rozdzielić dwie kwestie. To, co działo się na boisku i to, co widzieliśmy w telewizji w trakcie meczów. I całą tą resztę, która się działa też o tym właśnie, prawda, dookoła. Kiedyś, no. Jednego jestem pewien, że gdyby te mistrzostwa odbywały się w innym terminie, nawet tam, w tamtym miejscu, to one by na pewno zupełnie inaczej wyglądały, choćby z tego względu, że te wszystkie upały nie dałyby tam ludziom aż tak funkcjonować, jak to było. No ale dobra, no inna strona medalu, patrz. Finał, 6 bramek, wszyscy zachwyceni, dużo tam się działo, no dobrze, okej. Marciniak, moim zdaniem, bardzo sobie dobrze poradził, ale o tym zrobimy osobny odcinek, bo tak się też umówiliśmy. No i co dalej? Półfinały, super mecze, jakieś tam mniejsze lub większe niespodzianki, prawda, Maroko i tak dalej, i tak dalej. Ale tak się cały czas zastanawiam nad jedną kwestią. Czy to wszystko może, że tak powiem, przysłonić całą tą otoczkę, która dotyczyła tych mistrzostw i w ogóle generalnie tego przekupywania, tych wszystkich afer, tych ucieczek kibiców ze stadionu prosto na lotnisko, żeby nie zostać, wiesz, zamknięty. Znaczy, wiesz, myślę, że chwilowo może, czy mogło nawet na czas samych mistrzostw, ale gdzieś tam niesmak na pewno pozostanie. Dzisiaj mamy sprawę, wszyscy się ekscytują, Cristiano Ronaldo podpisuje kontrakt za takie pieniądze, nie tylko za samą grę, ale że ma być ambasadorem mundialu starania się Arabii Saudyjskiej o mistrzostwie świata, to ci wiadomo, żadnych mistrzostw nie będzie w Arabii Saudyjskiej i w tych rejonach świata, myślę, że przez kilkadziesiąt lat. Jeżeli FIFA się na to zgodzi, no to dojdzie chyba faktycznie do jakiegoś tąpnięcia. Słuchaj, jedna rzecz. Wtedy i jakiegoś podziału, jakiejś alternatywnej federacji, bo myślę, że to już nie jest do powtórzenia. Absolutnie. Pewna kwestia tutaj jeszcze nam umyka. Rosji nie ma. Rosja
dużo pieniędzy płaciła UEFA, FIFA i tak dalej. Oni teraz tych pieniędzy nie mają, gdzieś muszą je, prawda, uzyskać z powrotem. Robią sobie infantylne zdjęcia, tak. Potrafi sobie zrobić nad grobem kogoś takiego jak Pele na przykład. To bez sensu się dzieje, tam to jest tak już skorumpowane, że chyba bardziej być nie może, ale kto to wie. Mnie zabawne, a propos Ronaldo, rozmawiała mnie ta kwestia, jestem boski, więc boski mam kontrakt. No i... A czy ja myślę, że on ma prawo powiedzieć takie, że to można różnie oceniać, ale... No ja się z tego śmieję, ja tego nie krytykuję, ja się po prostu z tego śmieję. Tak, wiesz, z jednej strony na pewno by sobie poradził, znalazłby pewnie gdzieś klub w Europie, były tam różne pertraktacje menadżera z różnymi, z Eintrachtem Frankfurt, jest to gdzieś opcja, że do Newcastle może przejść, jeżeli się zakwalifikuje do Ligi Mistrzów. Wiesz, no różnie można to oceniać. On sam się tam parę lat temu z Szabiego śmiał, że się nie ma co wypowiadać na różne tematy, bo gra w Katarze. No, on też mówił, że nigdy nie będzie tak, grał, dzisiaj nie? gra w Arabii. Wiesz, ja podchodzę też do tego z takiego punktu widzenia, no, że zapracował sobie na jakąś swoją markę i teraz to może po prostu spieniężyć. Nie takimi, czyli, takimi kontraktami. No, czyli wygląda na to, wiesz, że jest jednym z tych nielicznych wygranych tego turnieju. Bo... Ale z drugiej strony, wiesz, ostatnie chociażby trofea złotej piłki, Ronaldo Messi. Messi dzisiaj ma puchar świata. Świata, Ronaldo. No jeszcze go nie ma. Kontrakt w Arabii, nawet nie wiem w jakim to, ale nas, no, nie wiem jak to nazwa. Tak. On sam zresztą nie wie. Nie wie, bo on tak się ostatnio śmiesznie wypowiadał, że pomoże też w rozwoju piłki kobiecej w tym klubie. Zabawne, że tam akurat... Ale był taki Olgierd Moskalewicz, podpisał z Pogoni Szczecin grał w latach 90. Podpisał kontrakt z RKS Radomsko, bo był w momencie, co Igor Sykniewski też grał. Tak. Tam był taki możny sponsor. I też na konferencji prasowej powiedział, że będzie grał w Radomiaku. Pomylił Radomiak Radom z Radomskim. Wiesz, nasze siatkarki kiedyś w wywiadzie dla jakiejś czeskiej telewizji powiedziały, że grają w wodociągach. Nie? Także też było wesoło. Mniejsza z tym. Finał za nami. Tutaj mamy taki, wiesz, jakby odskocznie od tego, bo Ronaldo wygrywa. Mimo wszystko wielki kontrakt, to będzie, on już jest ustawiony do końca życia, ale teraz na tych pieniądzach będzie pływał, kąpał się, będzie robił, co będzie z nimi chciał. No a Mistrzostwo Świata powędrowało do Argentyny, tak jak zresztą chciałeś, tak jak im kibicowałeś. Tak. Więc... I w sumie jestem zadowolony. No z tego, nie dziwię się, że jesteś. Wiesz, Francuzów też lubię, ale myślę, że stało się... Messi. No ale mecz, sam mecz, bo mieliśmy. Wiesz, też tego meczu bym jakoś tak specjalnie nie, bo chodzą głosy, że to był najlepszy finał w historii Mistrzostw Świata. To tak bym tutaj, wiesz, ostrożnie też do tego podchodził. Ale o każdym ostatnim tak mówię. Nie lubię w ten sposób do tego podchodzić. Generalnie też nie lubię, że jak finały wielkich imprez kończą się rzutami karnymi, czy to Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Ligi Mistrzów, choć też nie podzielam zdania, że rzuty karne to jest loteria. No, tutaj to różnie jest oceniane. Wiesz, to inaczej, zależy, no kiedyś nie było rzutów karnych, Górnik Zabrze, AS Roma rzut monetą decydował. Ale to dopiero po trzech meczach. To lepiej niż by były te rzuty karne, żeby to się w jakiś sposób na boisku rozstrzygało. No i to tak, jednak też, czyli to jest loteria, no to jest na pewno presja i zawodników strzelających, bramkarzy, mówi się, że może trochę mniejsza, choć myślę, że to też tak do końca nie jest, ale ten finał, jeżeli on się miał zakończyć, jakikolwiek finał miał się zakończyć rzutami karnymi i w taki sposób, no to myślę, że to było w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Znaczy przede wszystkim fajnie, że tutaj tych bramek trochę oglądaliśmy, że nie było tutaj 0-0 i takiego czegoś, co byśmy potem mieli tak, gdzieś duży niesmak, prawda? I można byłoby wszystkie te bolączki nasze na temat tego turnieju wrzucić właśnie na konto tego meczu. Ja pamiętam finał w 90 roku, tam jedna bramka, beznadziejnie brzydki mecz, do tej pory się mówi o tym, że to był najgorszy mecz. I rzeczywiście chyba tak było. Ale teraz akurat w przypadku tego finału... Paul Breme, Andras Breme autobiografię wydał właśnie. Obserwuję go na Facebooku. Tam jakieś przeczytać rozdziały publikuje właśnie, często się odnosi też do tego finału. Do tego finału, tak. Ale dlaczego o tym mówię? Bo mówisz o tym, że ten ostatni był najfajniejszy. On miał swój urok, był ciekawy, dużo się działo. Ale niechcący w trakcie tych informacji, które dotarły potem do nas po śmierci Pele, oglądałem
20-minutowy relację z meczu finał Mistrzostw Świata 1970 Brazylia-Włochy. 4-1 wygrała wtedy Brazylia. Pele strzelił bramkę, zaliczył 3 asysty. Generalnie bardzo... Takiego dużego wyniku, jakby się wydawało 4-1, ale to, mecz co... uważany za naprawdę, właśnie. Ja go znam z fragmentów, co gdzieś się oglądało, ale naprawdę za piłkarskie dzieło sztuki. Dokładnie o to chodzi. I te sytuacje, które sobie Włosi stwarzali, to co tam się działo na boisku, to tylko fakt, że bramkarz brazylijski tak dobrze wtedy bronił, sprawił, że ten wynik był jaki był. Bo przecież tam mogło być zupełnie inaczej. I mogło to się, widzisz, skończyć bardzo podobnie jak teraz w Katarze. Też mogło być 3-3, 4-4, rzuty karne. No, ostatnia akcja nawet na 4. No. Przy 2-0 wydawało się, że jest po meczu praktycznie. Ja gdzieś tam w tej Argentynie mimo wszystko bardziej kibicowe, co Szpakowski powiedział. Ten słynny, myślę, że to przejdzie, to już będzie kultowa. Kultowe wideo, Argentyno, co ty robisz? Tak. No wiesz, no... Też on gdzieś pewnie to przeżywał, jego ostatnie Mistrzostwa Świata, gdzieś to spięcie klamrą zaczynało od Argentyny 78. Tak, to prawda. I gdzieś to tak mówię, bardziej to jakoś tak może emocjonalnie oglądałem ja sam też niż analitycznie, gdzieś tej Argentynie bardziej kibicowałem. No, mi się nie podobało jednak wiele rzeczy w tej drużynie i na przykład sam fakt już pomijmy na chwilę te rzeczy boiskowe, bo tu zawodnicy grali w piłkę jednej, drużyny praktycznie wszystkie grały w taki sposób, że to co było nie było zabronione, było dozwolone. Kopali się, ciągali się, działo się mnóstwo różnych takich rzeczy, które się nie wszystkim podobały, ale chodzi o samo zachowanie już po turnieju, po meczach. Te wiesz, obraźliwe zachowania, wyzwiska. No, to na pewno było niepotrzebne, to też mówiliśmy po wcześniejszym meczu. Tak, też i to się zostało, ale zobacz, nam Messi mu się oberwało, nie? W pewnym momencie. Messi okazuje się po tym, jak ma ten zespół Aspargera, no to on się generalnie ma prawo zachowywać w taki czy inny sposób i albo to akceptujesz, albo nie, albo to lubisz, albo nie, albo ci to przeszkadza, albo nie, no, ale taki Martinez i te jego obsceniczne gesty z tą dłonią. No na pewno było to niepotrzebne tutaj. To... I to sprawia, że ja straciłem duży szacunek praktycznie do tej drużyny. I tak jak zawsze, Brazylia, Argentyna, byłem za tą Argentyną, tak teraz chyba, no nie wiem, no Peru przyjdzie mi kibicować. Taka prawda. A ja zawsze gdzieś tak oddali Ekwadorowi kibicuję. No w sumie też. A propos Peru, Edi, to pozdrowienia dla siebie. Sławek wie, że jestem cięty. Obiecałeś przyjść w sobotę, w środę za tydzień, jeśli cię nie będzie, to świat pójdzie, że stworzyłeś. Zobaczymy, jak ta rozmowa będzie wyglądała. Przemyśleć te kwestie już przy kolejnych turniejach, bo Maroko, Chorwacja, 4-milionowy kraj i drugi raz rzędu w finale, w czwórce, przepraszam, no medal znowu. Kraj, który istnieje jako niepodległe państwo, tak też mówiliśmy, no, niecałe 30 lat. To jest też niesamowite. 98, dwa brązowe medale, wicemistrzostwo, to jest naprawdę, wiesz, porównując tak w ogóle potencjał, no, czy prawda. Kierując się tym, to... Natomiast syn mi powiedział ciekawą rzecz, taką, znaczy ciekawą, wszyscy to wiemy, on tak fajnie w trakcie tego meczu. Młodszy kibicował Francuzom, cieszył się strasznie, jak Mbappé strzelił bramkę, tylko on go nazywa Mekambe. Ci, co oglądają... Makembe. Tak, Makembe. Ci, co oglądają YouTube'a, wiedzą, o co chodzi. Natomiast starszy kibicował Argentynie. Powiem wam taką ciekawostkę. Znaczy, tak, Argentynie, taka ciekawostka. Starszy syn oglądał w swoim pokoju, bo się pokłócili z młodszym, bo to kto wygra. Rzuty karne były, to tamten się cieszył, jak Argentyna strzelała. A ten młodszy siedział w drugim pokoju i oglądał w drugim telewizorze. Jak Francja strzelała, to się cieszył, że Francja strzela. I generalnie to było tak fajnie. Jeden krzyczy w jednym pokoju jest, drugi krzyczy w drugim pokoju jest. Skończyło się tak, jak widzieliśmy. Ale dlaczego ten starszy kibicował Argentynie? Nie jakoś specjalnie dlatego, że on ją lubi. Bo też mu się nie podobało to zachowanie i on sam wie, że no, pewne rzeczy nie przystoją. Powiedział mi tak, wolę, żeby wygrała Argentyna, jak reprezentacja kolonii francuskich. Bo w reprezentacji Francji grało tylko trzech rdzennych Francuzów. I co zabawne, no, młody 13-letni chłopiec już zwraca uwagę na takie rzeczy, że no, to nie jest reprezentacja, tylko klub.
piłkarskiej. To jest rzeczywistość. No, ale ciężko się z tym pogodzić. Ale nawet w 98, no Francja, która zdobywała Mistrzostwo Świata wtedy, to też miała właśnie zawodników. To jest podobnie cały czas tak samo. No, tutaj się niewiele zmienia przecież, nie? Dobra, zawodnik turnieju według Ciebie. Nie lubię takich generalnie. Ale który dla Ciebie zawodników stworzył największe wrażenie? Stworzył na pewno Messi, dlatego że mówiono, że no nie wygrał tego porównania, już tam abstrahując od porównań do Maradony i tak dalej. Zarzucano, że już mu się może nie chce, ale tutaj jednak pokazał, że jednak miał to parcie, tą wolę, motywację, że naprawdę chciał to mistrzostwo zdobyć. No i na pewno Mbappé. Dla mnie piłkarz. Messi, myślę, że to był też trochę tak symboliczny ten finał. Takie Messi wygrał. Pałeczki, tak, dokładnie. Messi wygrał. Będzie już schodził Mbappé. No dobra, to na następne lata tutaj. Powiem Ci, że takie argumentacja myślę, że Mbappé, jest w porządku. Tak, Mbappé, ale myślę, że stał, jak to się mówi, stał się panem piłkarzem. Chyba udźwignął naprawdę. 4 lata temu też no, pokazywał to swój... To chyba 17 lat. Tak, do przejawy tego geniuszu swojego. Grał super, ale teraz naprawdę myślę, że potrafił wziąć grę. Mimo przegranego finału, to też nie można przez ten pryzmat patrzeć, ale dojrzał. Wiesz, ja Ci powiem tak, on przede wszystkim grał teraz bardziej jak piłkarz, niż bardziej jak taki biegacz, który dostał piłkę, żeby się przebiec z nami z powrotem i tak jak w meczu z Chorwacją. Podryblować sobie dla zobacz, jakie akcje dla sztuki, no to już było naprawdę. Bramka przeciwko Polsce, ta na 3-1, jak dla mnie naprawdę bardzo ładna bramka w trakcie Mistrzostw Świata, tego finału. Też ładna, bramka w półfinale, jak najbardziej bardzo ładna. Ale to pokazało, że on jest po prostu dojrzały i że on się uczy na własnych błędach i że jest mu po prostu dużo łatwiej przejść. Myślę, że jak opuści, a jednak chyba opuści to PSG, nie tak szybko. Myślę, że tak. Jeśli Messi tam został na kolejny rok, to on też zostanie. Ale to Messi jest w innej sytuacji. Nie, słuchaj, ja wiem, że chciałbyś tego dyrektora sportowego w Madrycie, ale prędzej nie, tam, to nawet nie o to chodzi. Jeszcze do Madrytu jak Mbappé. Ale wiesz, dla jego rozwoju, że być może jakiś kontrakt, nie wiadomo jakie są tam dokładne zapisy kontraktowe, czy by na przejściu coś stracił, zyskał i no tak dalej. To tego nikt nie wie, ale ja jestem pewien jednego, w tym sezonie tego klubu nie opuści, natomiast on będzie chciał go opuścić na pewno w każdym okienku transferowym będzie o tym rozmawiał, więc to jest jego życie, chce być w kim, lepszym zespole. PSG to nie jest zespół światowej marki. Choć ci, którzy się nigdy niestety nie będzie. Tak. Niestety nie będzie. Nie, wiesz co, no nie będzie. No, ci, co go uwielbiają, ci, co francuską ligę lubią, to rzeczywiście może się teraz będą ze mną kłócić, ale to nie jest tak, że jak się ma pieniądze od szejków, to się jest już gigantem. Ja jestem w ogóle fanem, kibicuję takiemu klubowi z Paryża, Racing Club de France. Tak myślałem. Chyba wiesz, nie? Tam pewnie nieraz wspominałem gdzieś na swoich social mediach. Klub obecnie trzeci poziom rozgrywkowy we Francji i miał tam swoje zloty i upadki, ale to jest najstarszy paryski klub i to jest historia paryskiej piłki. PSG, że to jest klub, który powstał w 70 roku. Ale oni się na uważają... tej bazie, no wiesz, oczywiście można, mogą przyjść szejkowie, mogą tak, zrobili coś i to zaczyna funkcjonować. Ale... Ja Ci powiem, ja znowu jak Francja mi się... Jak myślę o francuskiej piłce, to od samego początku to był Olympique Marsylia. Od samego początku. I nie wiem, dlaczego ta drużyna mi się tak jakoś skojarzyła. Może ze względu na barwę koszulek, już kiedyś o tym rozmawialiśmy, takie fajne, kremowe mieli koszulki. Reklama Panasonic. Też, no. Prawda. No, to było to. Coś, prawda? No i dlatego tak zostało. Natomiast też z tego powodu jakoś tak niespecjalnie... Bordeaux, no, to... jeszcze też nie wiem, czy wtedy w latach... Gironem, tak. 80, 90, że on był Bordeaux. No, z Katowicami wtedy te słynne mecze, nie? Także no generalnie chcąc, nie chcąc, ja tak sobie patrząc na ten turniej, to powiem tak, anomalia piłkarska się skończyła i bardzo się z tego powodu cieszę. Argentyna wygrała, no była, mam nadzieję, była najlepsza z tych wszystkich, że... to wygrała. No. Mam nadzieję, że wyciągną władze wnioski i
tu akurat... Ale które władze, bo to jest bardzo dobre władze pytanie. FIFA. No nie, po tym co Infantino czy... robi, no to musieliby tego, no tego, to... tego pana, no sorry, ja się na niego nie wzoruję, już bliżej mi do Koliny czy Marciniaka jak do Infantino. Sorry, ale ten gość się po prostu nie nadaje do niczego, no taka jest prawda, no kasę bierze do kieszeni i tylko to się dla niego liczy. Nie wiem, zobaczymy. No, następny turniej też ciekawy, dużo, dużo kilometrów będą piłkarze podróżować. Tutaj dużym plusem dla wszystkich. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł z taką ilością drużyn. No, no nie, no 48 jak drużyn. Wiesz co, do tego to wrócę później, bo to też mi się nie podoba. Jeszcze ja powiem tak, śmiali się, że następnym razem Katar zagra na Mistrzostwach Świata, jak tych drużyn na tych mistrzostwach będzie mogło zagrać 216, bo tak. Te miejsce ponoć zajmuje. Ale nie w tym rzecz. No niedługo nie będą potrzebne eliminacje do rozgrywania. Poza tym wyobrażasz sobie coś takiego jak, nie wiem, 8 czy 10 drużyn z Azji na turnieju? No z całym szacunkiem, ale tam się liczy może 4 zespoły, maksymalnie 5, w zależności od sezonu. I cała reszta to są zespoły no, naprawdę na dużo przeciętne. Też nie jestem, mówię te 32, to mi się wydaje, że są optymalne. I tak za dużo. Optymalna ilość. Pamiętam, to będzie odzwierciedlenie z każdego kontynentu. Tak. Wiesz, można też, nawet też mówiłem o tym, pisałem kiedyś, że można zmienić formułę samych kwalifikacji na wzór, czy koszykówki, czy siatkówki, czy na przykład jakieś mistrzostwa, czy igrzyska olimpijskie są częścią kwalifikacji, żeby tego nie rozgrywać takich bezsensownych meczów, nie wiem, Francja, Wyspy Owcze, Francja, no, Andora, bo to niczemu nie służy, ale... Były takie mecze, może nie w przypadku Francji, gdzie taka Andora czy Wyspy Owcze punkty przeciwnikowi nie zabierały. Nie, oczywiście, ale to właśnie, żeby to jakoś zrobić, czy jakoś stopniowe kwalifikacje to w ten sposób zreformować, żeby po prostu, bo to są dla mnie mecze tak samo jak kwalifikacje do europejskich pucharów w tej chwili, gdzie przez sierpień, lipiec, sierpień rozgrywa się setki mecze kwalifikacyjne. Bezsensowne generalnie meczy, gdzie drużyny jeszcze nie mają pełnych składów, całej kadry na dany sezon, jest okno transferowe. Patrzysz, patrzysz przez pryzmat polskich drużyn, w wielu krajach już to wszystko funkcjonuje. Wiele krajów, tych z którymi polskie drużyny muszą się mierzyć, grają systemem wiosna-jesień, więc oni nie mają tej przerwy wakacyjnej. To też jest inaczej. To jest po prostu kwestia organizacji wielu rzeczy. Ja myślę, że jak się chce, to można i bez względu na to, czy masz przerwę, czy nie masz przerwy, drużyna może przygotować się na tyle, żeby grać. Sławek, zakatarzeni się nam kończą. No tak trochę widzę, trudno się z tym rozstać. No trudno. Tak, ale fajnie się tak o tym rozmawiało. Fajne, ja tak mówię, pomijając wszystko. No. Mówię, ja jestem cały czas, odtwarzałem sobie z 2-3 razy tą rozmowę z Dariuszem Pachowskim właśnie po finale, gdzieś go tam w Mixzonie złapali. Już też był tam w biegu, już miał jechać do hotelu, ale też powiedział, odstawmy na chwilę to wszystko, te kwestie właśnie pozapiłkarskie. Tak. No to było bardzo mądre, bo było na co patrzeć. Naprawdę piłka poziom był bardzo dobry. Dobrym, wysokim poziomie. Ale no, mimo wszystko też tak mówię. Piłka piłką, to się... I dlatego oni te mistrzostwo podejrzewam tam zrobili, dlatego oni wiedzieli, że tam będzie dużo mówienia o tym, co się dzieje dookoła, ale suma summarum i tak wszyscy będziemy mówić tylko o piłce. Bo w telewizji ci, którzy nie przyjechali na miejsce, widzą tylko to, co pokaże ci kamera. Ale wydaje mi się, że już o piłkarskim Katarze, że tak powiem, wszyscy... Ale był ktoś taki jak piłkarski Katar? Zapomnieli i zapomną i nic po tym nie pozostanie. Teraz powiem tak, my na pewno się ze Sławkiem będziemy widywać w kolejnych odcinkach, porozmawiajmy o piłce, tam będziemy rozmawiać o wszystkim, co się będzie wiązało z piłką nożną, między innymi właśnie o tym, dlaczego Boski i Ronaldo podpisał boski kontrakt, na przykład oczywiście, ale co ważne, Mariusz Pośredniak, to odpowiedź dla ciebie, bo dopytujesz co chwilę, nie, już nie mamy Kataru, wyleczyliśmy się, to też nie był Katar sienny, widzisz, oddycham normalnie, chusteczek na stole nie ma. I w niedzielę gramy. Tak, też będzie. Tak. Już ma koszulki. Tak, już jest, będą. Zakatarzeni po turnieju Mistrzostwa Świata za nami. Następny odcinek już w nowym jakby cyklu, porozmawiamy nowym o piłce. Formacie. Dokładnie tak. No, z nowym intro nawet, bez tej maseczki.